Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona na czytaniu dwutygodniowym. Zobaczmy najpierw ten obszar prywatny. Co tutaj słychać w obszarze prywatnym? Mamy dwie energie. Kochani, tu się dzieje coś faktycznie niezwykłego. Kończy się jakiś etap, jakaś faza, rozpoczyna się zupełnie nowa faza, zupełnie nowy etap twojego życia. Dla kogoś mam takie poczucie, że jest to związane z wejściem w nową rodzinę albo założenie rodziny, założenie nowej rodziny, założenie jakiejś grupy, która będzie dla ciebie jak rodzina, rozpoczęcie jakiegoś dużego projektu z jakąś grupą, która znowu będzie dla ciebie jak rodzina. Może chodzić o pasję, jakieś hobby, coś, czym się pasjonujecie w grupie właśnie, tym się zajmujecie. Oczywiście dla kogoś tutaj widać bardzo szybką przeprowadzkę, zobaczcie. Czyli jakby zabierasz swój dom, swoją rodzinę, swoich ludzi, że tak powiem, i idziesz gdzieś w dalszą drogę, prawda? Przenosicie się. Bardzo wyraźnie to tutaj jest widoczne. Ktoś tutaj też poszukuje tego swojego miejsca na ziemi, czyli może szukasz siebie, może szukasz swojego miejsca, może szukasz swoich ludzi, może szukasz swojej osoby romantycznie i widać, że masz ogromną determinację, wielkie zaangażowanie w to, aby to zrobić. Uniwers ciebie w tym wspiera, co więcej, bo widać to tutaj po tych przepięknych energiach. Obie te energie są naprawdę fantastyczne i wnoszą bardzo dużo dobrego, kochani. Także no już teraz gratuluję. Już widać, że ten obszar prywatny przepięknie nam się tu rysuje. Dobra, weźmy ten obszar poza prywatnym w takim razie. Coś tam uciekło. O, zobaczcie, tu się dzieje trochę więcej. Patrząc na to, co nam się tu pokazało, coś masz przyblokowane. Jest za mało uziemienia, jest za mało poszukiwania i jest za mało zaangażowania w obszarze poza prywatnym. To tak na pierwszy moment poczułam, żeby nam pokazać, ale przetestuję jeszcze raz. I zapytamy jeszcze raz. Obszar poza prywatnym dla całej grupy. Może to było dla kogoś, może to było nawet dla jednej osoby, ale czuję, że ważne. Obszar poza prywatnym dla skorpionów. Dla skorpionów. Co tu się dzieje w tym obszarze? Poza prywatnym. Okej. No i zobaczcie, mamy Urus i to nam znowu tak pokazało się, ale ja nie będę tego brać w ten sposób, ponieważ my sobie tu uczarujemy, żeby było w taki sposób. Czyli tak, świadomie i przytomnie trzeba podchodzić do tego, co się dzieje. Uziemić się konkretnie, skupić się na faktach, na możliwościach, na okazjach. Skupić się na konkretnym działaniu. Zastanowić się najpierw, czego chcę, prawda? Bo tutaj widać, że w prywatnym życiu dużo się u ciebie dzieje. Może w tobie się dużo dzieje, może tu jeszcze uzdrawiasz się po jakichś kwestiach, przeżyciach rodzinnych, też może być związkowych z wcześniejszego czasu twojego życia, prawda? Dobra, to zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj może w tym obszarze poza prywatnym. O, okej, okejka, dobra. Co mamy? Mamy rajdo, wow, no tak, no tak, kochani, tak szybko jak uda ci się stanąć mocno na ziemi, zakorzenić w twoim pomyśle i w twoich decyzjach, czyli najpierw musisz mieć pomysł, musisz mieć konkret, ty musisz wiedzieć, czego chcesz, ty musisz wiedzieć, gdzie idziesz i po co idziesz, musisz wiedzieć, co chcesz realizować, bo w tym momencie uniwers pokazuje, że ty nie wiesz do końca, bo te wszystkie odwrócone przedtem nam się pokazały energie, prawda? I nawet ta Urus się upierała przy tym, że odwrócona chciała nam się tu pokazać, a my się upieramy przy tym, że ja się zorientuję, ja się przyjrzę temu, prawda? Gdzie ja tutaj na przykład, nie wiem, może uparta jestem, czy uparty, prawda, w tych swoich pomysłach, może mam za mało zaangażowania, siły, chęci, woli, prawda?
przeprowadzenia tych operacji, projektów, które mam tu w głowie, ale z jakiegoś powodu, czy to jest, że nie chce mi się, czy to jest, że nie wierzę w to, co by to nie było, prawda? Tak, z jakiegoś powodu widać, że tutaj nie idzie tak, jak powinno, jest dużo oczekiwań, jest dużo pragnień, ale nie ma samych realizacji. Coś tu jest przyblokowane w materii, czyli w działaniu, prawda? Jeżeli sobie pozwolisz na to, by ruszyć do przodu, czyli przerwać to przyblokowanie, i tu nie da się czekać na to, kochani, tu też nie ma co robić jakieś czary mary, wiecie, hokus pokus i oczyszczanie i odblokowanie nie wiadomo co, to nie o to chodzi. Ty masz sama czy sam się odczarować, zacząć działać po prostu, robić konkretne rzeczy, które przybliżą ciebie do spełnienia tego pragnienia twojego, tego o co tobie chodzi, to o co chcesz zrealizować. To jest magia, która się tu może wydarzyć, czyli zaczynam działać konkretnie, idę w tą stronę, zastanawiam się, jak mogę to zrobić, kto mi może w tym pomóc, kto może mi zrealizować, czyli jesteś w drodze do celu, wtedy idziesz ku sukcesowi. Stoisz w miejscu? No to stoisz w miejscu. A jeszcze do tego, jak stoisz długo w miejscu, to ta energia właśnie wywraca się do góry nogami i się zaczyna robić zastój, zaczyna się robić... Tak jak się, wiecie, jak czasem stawy, pewnie znacie, widzieliście, każdy gdzieś widział staw. Wcześniej to była świeża woda, świeża, czysta woda. Na przykład woda, nie wiem, śnieg albo woda z opadu deszczowego, prawda? Kiedy taka woda długo postoi, czyli te nasze pomysły, kiedy nie są realizowane, to się zamieniają w takie bagno, prawda? Jak staw. Cuchnąca woda. Co to znaczy? Stagnacja. Coś tu się zatrzymało, coś tu się zablokowało. Kto czuje tą blokadę z was? To znaczy, że to czytanie wyjątkowo tutaj z tobą rezonuje i trzeba by się zastanowić, gdzie ja blokuję jakieś moje działania. Gdzie ja nie działam, a wiem, żeby można. Może lęk, strach, coś tam stoi tobie na drodze, ewidentnie. Może wątpliwości, niepewność. Może niechęć do zrobienia tego. Też jest, też nam się pojawia, prawda? Niechęć do ruchu, niechęć do działania, niechęć do poszukiwania. Też tutaj czuję to. Może ktoś chorował i ma po prostu witalność osłabioną. No to tu trzeba zadbać o ciało. Trzeba się wzmocnić, trzeba się podnieść, prawda? I do boju wtedy. No powiem wam, że te cztery karty, które tu są widoczne, są przepiękne, one są obłędne energetycznie, obłędne. Taka jest możliwość, ale pamiętaj, że ta Urus upierała się, żeby nam się odwrócić. I to wtedy jest przeciwieństwo fantastyczności, prawda? Natomiast trzeba wziąć za to odpowiedzialność. Każdy z nas musi wziąć za to odpowiedzialność i zastanowić się, gdzie ja sobie tu osobiście wyhodowałam taki stawek z cuchnącą wodą. Gdzie to jest to przyblokowanie? Gdzie jest ta moja niechęć? Gdzie jest to odkładanie? Może jutro, może kiedyś. A nie teraz. Nie, teraz to nie jest dobry czas. Nie, nie, nie. Kiedyś, może jutro. W ogóle to nie mam do tego głowy teraz i w ogóle to nie chcę o tym myśleć. Tak, tak, ja o tym pomyślę, ale teraz to jestem tak zajęta. Oh my gosh, a jestem zawalona robotą po prostu. No, ktoś z was kojarzy? Tego, to są wymówki tego typu, jak my tak mówimy, sami do siebie, do innych są wymówki, ucieczki. Zostawiamy sobie otwartą furtkę, żeby zawsze można czmychnąć przez nią, żeby nie trzeba było w końcu ruszyć do przodu, czy w końcu wziąć odpowiedzialność, czy w końcu coś zmienić. Bo zmiany niosą ze sobą, kochani, zawsze potrzebę kolejnych działań i kolejnych, i kolejnych, i kolejnych, prawda? Aż się znowu wszystko poukłada. O, zobaczcie. A z mieczy, pozwól sobie na to, by ruszyć skąd? Z strefy komfortu, z tego zbudowanego przez ciebie teraz, do tej pory. Ciasne, ale własne, jak to mówią, prawda? Ale czy ci tu jest wystarczająco? Czy to jest dla ciebie wystarczające? Czy może pragniesz czegoś więcej? Bo jeżeli pragniesz czegoś więcej, no to trzeba by zrobić więcej, żeby to więcej otrzymać.
Koło fortuny. W każdej chwili możesz wszystko zmienić. W każdej chwili możesz zmienić tą sytuację. Od ciebie zależy, jak będzie wyglądać dalej twoja historia. I jeżeli w tym momencie przerzucasz odpowiedzialność za swoją historię na kogoś, bo mówisz, że nie, bo ktoś, bo coś, bo nie wiadomo co, to znowu są pootwierane drzwi, zostawiasz sobie furtkę, żeby móc przez nią uciec, żeby nie brać odpowiedzialności za twoje życie, za twoje sprawy, za te kwestie, które ważne. No, brzmi znajomo? Sama tam byłam, kochani, przerabiałam to przez wiele lat. Przez wiele lat. Aż dotarło do mnie, że ja w każdej chwili mogę mieć ten pomysł, żeby ruszyć dalej, odpuścić tą strefę komfortu, która może ciasna, ale własna. Pozwolić sobie na te zmiany, które się pchają do mnie, bo zawsze się pchają zmiany, ale my je odpychamy. Wziąć odpowiedzialność za to, moje życie zaplanować, poukładać sobie, przemyśleć, co ja chcę, jak ja chcę, z kim ja chcę i gdzie ja chcę. I kiedy? I kto mi może w tym pomóc? Konkretne kroki, konkretne rzeczy, które mogę wykonać, żeby się przybliżyć do tego, żeby z siłą, mocą stanąć na ziemi i poczuć się w tej mocy mojej wewnętrznej. Co muszę zrobić, żeby poczuć tą moją moc? Kto mi może w tym pomóc? Bo dla mnie karta siły to jest pomoc wzajemna, czyli ja pomagam tobie, ty pomagasz mi, wymieniamy się informacjami, jest wzajemność. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra, zobaczmy obszar prywatny. Co to za kuszenie? Już tu się w to, słuchajcie, wgryzam, że tak powiem. Coś tu cię próbuje zatrzymać. Ktoś tu próbuje ci na emocjach grać. Ktoś tu próbuje ciebie zatrzymać w drodze. Nie chce, żeby to twoje pójście dalej się wydarzyło. Może to ty nie chcesz tego do końca. Może to jest to odkładanie. Może nie chcesz wyjść z domu rodzinnego. Może nie chcesz wyfrunąć z gniazda. Ja czuję, że tu dla różnych osób są różne kwestie. Dwójeczka pentakli, czyli decyzja. Rozważ za i przeciw. Rozważ to wszystko, przemyśl, zastanów się, co ważne, co ważniejsze. Świat się pokazuje, czyli Uniwers ciebie pcha, słoneczko, żeby wyruszyć. Zobaczcie, czekajcie, mam jeszcze jedną kartę. Muszę te popodnosić jakimś sposobem. Już wam pokażę, gdzie ten uniwers ciebie pcha. Kończy się pewna faza. Właściwie to się już skończyło, ale ja czuję, że to dla wielu to jest takie przeciągnięte, przenoszone. Dokładnie. Zobacz. Karta kochankowie. Idzie do ciebie. Może być relacja romantyczna, może być, jak najbardziej, związek, może być, ale może być też współpraca fantastyczna, wymiana fantastyczna. Ale to jest powiązane w jakiś sposób właśnie z tą przeprowadzką, przemieszczeniem, poszukiwaniem dalej jakby siebie, swojego miejsca, swoich ludzi. Czyli znowu zobaczcie, działanie, akcja, akcja, działanie, akcja, akcja, działanie, tak w kółko. Żeby osiągnąć tą swoją siłę, tą swoją moc, możliwości. I to się dzieje z przeznaczenia. Tu ciebie uniwers, słoneczko, pcha, dosłownie cię pcha, a ty mówisz, nie chcę, nie chcę. Och, tak się opierasz tu. Tak jak ten, no bo tak, Urus, ta energia sama w sobie to jest też taka upartość, takie zaparcie się, prawda? A jak się to przewraca do góry nogami, no to to już jest po prostu szczyt oporu, że tak powiem. Potężny opór przed zmianami, przed pójściem dalej. Odrzucanie takich możliwości, żeby się coś mogło zmienić, prawda? Niewłaściwe kierowanie energiami swoimi. Popadanie w jakieś skrajności, które osłabiają ciało, czyli jakieś używki tu się pojawiają. A może leki? A może zła dieta? Coś, co osłabia ciało i uniemożliwia
przepływ właściwy energii i też wyruszenie w tym kierunku, który jest tutaj dla Ciebie taki fascynujący i niezwykły. Powiem tak, jest to przepiękne czytanie. Przepiękne czytanie, jedno z tych piękniejszych, jakie widziałam. Szczególnie te runy tu, och, bajka, bajka. Ale tutaj Cię coś trzyma, trzyma Cię mocno. I teraz co to jest? Twoja przeszłość? Wizja tego, co było, czy jakieś wspomnienia? Tak, może chodzić o rodzinne kwestie, ale, albo tak jak mówiłam, związkowe, wcześniejsze, prawda? Może trzyma Ciebie miejsce i Cię blokuje jakoś? Może ktoś Ciebie chce zatrzymać w miejscu, gdzie jesteś, ale tu widać tą blokadę i teraz więcej Ci powiem. To jest iluzja blokady tak naprawdę. Bo tak naprawdę Ty w każdej chwili możesz rozłożyć skrzydła i wyfrunąć z tego miejsca i jedyne, co musisz zrobić, żeby to się wydarzyło, podjąć decyzję. Rozważyć wszystkie za i przeciw. Uwolnić się od tego. Zobaczcie na tą kartę, tu, czwórkę kielichów. On się tutaj skupia bardzo na tym, co było, co może stracić, co może odejść, co może, prawda, się rozpaść, a nie widzi tego piękna, które jest wokół niego. Nie widzi tych nowych rzeczy, które może otrzymać, idąc dalej ścieżką, wybierając kolejne, inne przygody, grupy, osoby. Sposoby na życie, schematy, postępowania. Cały czas możemy zmieniać, ale bardzo wiele osób przeżywa życie żyjąc z automatu, jadąc na tych samych schematach. Jak samochód automatyczny, od początku do końca. I to też jest okej, jeżeli to komuś pasuje. Ale ja czuję, że Tobie to nie pasuje. Że coś tam w środku Cię woła. Coś tam krzyczy w Tobie. Próbuje Cię wyrwać z tego. Pozwolisz sobie na to, żeby zobaczyć to, co jest możliwe dla Ciebie za chwilę, za rogiem, jutro, pojutrze, za miesiąc? Czy będziesz się skupiać na tym, co odpadło, odeszło, rozsypało się, jest już niemożliwe? Znowu, to jest Twój wybór. W każdej chwili podnosimy tutaj, podejmujemy tutaj wybory dotyczące naszego życia, dotyczące naszej codzienności. I tego, co chcemy dalej robić. Nikt tak naprawdę nie ma możliwości nic nam zrobić. Ani nas zatrzymać, zablokować, ani powstrzymać w naszym działaniu, dopóki my sami nie przyzwolimy na to, żeby tak się wydarzyło. Dopóki my sami nie przyzwolimy na to. To jest ten współczesny czas, który, czas i świat, który daje nam tą możliwość wyboru. I możliwość wybrania tej wolności, ale bardzo często my nie wybieramy wolności. Bardzo często wybieramy blokadę, bardzo często wybieramy jakieś relacje uzależnione, współuzależnione. Narzekamy na to, marudzimy, ale nic nie robimy z tym. Siedzimy dalej, prawda? I teraz pytanie, czy to chcesz dla siebie mieć dalej, albo ewentualnie mieć? Bo ja tu też czuję inną opcję. Że ktoś wchodzi w nową relację, ale z niewłaściwych intencji i wpada jak śliwka w kompot i tutaj już jest, oh my gosh, co ja zrobiłam, albo co ja zrobiłam. I co dalej? Znowu wybór i decyzja, zakończenie tego, czyli ktoś jak wchodzi w relację teraz z niewłaściwych intencji, bo może, nie wiem, bo pieniądze, bo jakieś różne rzeczy, ja tu czuję rzeczy. I tu nie ma wtedy tej miłości, której się pragnęło, ale są rzeczy. Ale te rzeczy cieszą tylko przez chwilę. Po jakimś czasie okazuje się, że rzeczy, pieniądze to jest wszystko za mało, że tu by się chciał uczucia, pasji, poczuć, doświadczyć głęboko. Jeżeli czujesz, że tego nie ma w twojej relacji, możesz w tym czasie, przez te 2 tygodnie teraz poczuć, że potrzebujesz usiąść i poddać to wszystko refleksji. Ponownie to przeanalizować wszystko. Przejść po kolei przez te wszystkie swoje potrzeby wewnętrzne i zastanowić się, czy to jest moja ścieżka, czy mam szukać następnej. 9. Zakończenie. Czy tu się coś kończy dla mnie? Zadaj sobie to pytanie. Czy jest coś lepszego dla mnie tam gdzieś?
Oczywiście, że jest, zobacz, 69. Bliźniaczy płomień, bratnia dusza, miłość, pasja, wzajemność. Czy nie o to ci chodzi w życiu? Żeby twój związek, twoja relacja była siłą, a nie przykuciem, przyblokowaniem, lękiem, strachem. I teraz, kochani, co tu dalej? Jeżeli w związku, w relacji źle się dzieje, z różnych względów, ten diabeł się tu pokazuje. Może ego się wdało, może za dużo pracy, może materializm, może używki, może uzależnienia, może jakieś seksualne dziwne rzeczy, które tam ktoś zapragnął i zdradza na przykład, prawda? I teraz oczywiście, że każdą relację, która jest dobra i w oparciu o miłość taką prawdziwą i też o miłość własną i też o wzajemność, i jeżeli jest coś fantastycznego między wami, to wszystko to można uratować, odbudować, ale to trzeba wzajemności, partnerstwa. Trzeba to zauważyć, podjąć tą decyzję, robimy coś z tym. Zmieniamy to, działamy inaczej, wprowadzamy tutaj inną wartość, prawda? Bo co? Bo chcemy, bo my chcemy to, bo my chcemy, żeby to było silne, żeby to fantastyczne było i żeby przetrwało całe wieki, prawda? Mnóstwo tematów tutaj czuję, kochani, ale tak jak mówię, wsparcie jest ogromne tutaj, wszechświata. Wsparcie energetyczne i te runy takie piękne. Ale pytanie, czy sobie pozwolisz i na ile sobie pozwolisz? Są to osoby, które dużo znaków otrzymywały już i to od jakiegoś czasu. O, wow. Są osoby, które widziały 11.11. Kto ostatnio ciągle widział 11.11, kto ciągle widział może powielające się cyfry, może na przykład nie 11.11, może 10.10, a może nie wiem, 14.14, a może 21.12, a może druga dwie, a może budzisz się o 3.03 ciągle, albo o 3.33, 4.04, jakkolwiek. Tak, o właśnie, czekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Bliźniacze. Płomienie, to co powiedziałam, tu już mamy Twin Flames, tu mamy Twin Flames, tu mamy Twin Flames. O to co powiedziałam. Czyli tak, jest dla ciebie ktoś, bo chodzi o to, że masz przeżyć jeszcze rzeczy inne. Co więcej, ktoś tu to przyciągał, ktoś tu prosił, ktoś miał nadzieję, żeby coś takiego przeżyć, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. Ale żeby to się mogło wydarzyć, musisz po pierwsze odpuścić przeszłość, a po drugie przyjąć to, co uniwers ma dla ciebie w koszyczku, że tak powiem. Albo ma nowe rzeczy, ale ty musisz sobie pozwolić na to, żeby to przyjąć. W ogóle jak dużo kart, kochani, dla was dzisiaj. I dla kogoś tu będzie kompletna niespodzianka. Nie spodziewasz się kompletnie tego, co tu się może wydarzyć. Wezmę nam to jeszcze. Tak, bardzo szybka zmiana tu może dla kogoś nastąpić w wyniku jakichś niespodziewanych, bardzo dobrych zdarzeń. Ktoś tu może trafić na przykład fortunę w jakiegoś totolotka albo inną tam zdrabkę i będzie później inwestować w nowe życie, w coś innego. No ale oczywiście, że to może będzie dla jednej osoby. I pewnie ta osoba nam nie napisze w komentarzu, no bo po co się ujawniać, jak już się ma fortunę, prawda? Bardzo mądrze, bardzo mądrze. Ale kochani, chodzi o to, żebyśmy pozostawili otwarte drzwi dla wszechświata i mieli gotowość do przyjęcia tego, co nam chce przesłać. Ważne, żeby czuć się wystarczającym i ważne, żeby czuć wdzięczność. I ważne, żeby czuć się silnym w tym wszystkim, kim się jest i czego się chce. Bo jedynie to sprawi, jak będziesz uparcie pokazywać wszechświatowi, och, jak mi się to podoba, och, jestem wdzięczna, uwielbiam to, uwielbiam to, uwielbiam to. Kocham to, uwielbiam to, lubię to, podoba mi się. To mi daje ogromną satysfakcję. To mi daje radość, to mi daje przyjemność. Za każdym razem, jak coś takiego cię spotyka, podkreślaj to, dziękuj wszechświatowi. Mówi, och, uniwers, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest piękne, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I wszechświat będzie ci wysyłał tego więcej.
ale jak się skupisz na kupie w trawie i och, jaka kupa, och, śmierdzi, och, fuj, fuj, fuj. Ta kupa w trawie to są wszystkie rzeczy brzydkie, które widzimy w życiu. Jak się na tym skupisz, tam wysyłasz swoją energię, czyli co robi wszechświat, a on ci pakuje tą kupę, proszę bardzo, życzysz sobie on the way, czyli w drodze do ciebie, prawda? To teraz sobie wybierz, co wolisz, żeby każdego dnia do ciebie, skorpionku, przychodziło. To jest kwestia wyboru. Zobaczcie, dwa pentakle. Czego sobie życzysz w materii? Jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało? Czy pragniesz fantastycznego związku i w ogóle cudownego życia? Proszę bardzo, skup się na tym, zauważaj to wokół siebie, uwielbiaj to, czuj wdzięczność za to, co już masz z tego czegoś, pragnienia wielkiego twojego marzenia, które posiadasz, ale za każdym razem, jak dostaniesz tego kolejną drobinkę, to dziękuj za to, czuj tą wdzięczność, wysyłaj to podziękowanie do wszechświata, mów, och, uwielbiam, cudownie, cudownie. Dostaniesz jeszcze więcej. Ale pamiętaj, tak szybko jak się skupisz znowu na tej kupie w trawie, czyli na jakichś beznadziejnych rzeczach, które się dzieją, albo na wątpliwościach, albo na swoim lęku, albo na umniejszaniu sobie, to dostaniesz tego więcej. Więc znowu podejmij decyzję, czego wolisz, co wolisz bardziej i znowu sobie wybierz. Jedyne, co nas blokuje, słuchajcie, w tym, żebyśmy mieli wszyscy wyjątkowe, fantastyczne życie i w ogóle piękne i idealne, to jest nasza głowa, bo karta diabła to jest to, co nam w głowie tam siedzi, gdacze na okrągło, prawda? Lęki, strachy, wątpliwości, zbędne analizy jakieś, albo jakieś takie kpienie wewnętrzne, prawda? Siedzi coś tam w tej głowie i kpi sobie z swojego działania, swojego zachowania, swoich możliwości, a weźże tam łeb urwij. Dlaczego pozwalasz, żeby w twojej głowie takie rzeczy się działy przeciwko tobie? Urwij temu łeb. To jest jak chwast po prostu, który w ogrodzie twoim próbuje zagłuszyć kwiat twojego życia. A on też tam rośnie. I on może się może rozkwitnąć pięknie, może pięknie pachnieć, ale musisz powyrywać te wszystkie chwasty. Zrobisz to dla siebie? No bo to dla siebie robisz wtedy, nie dla mnie, nie dla nikogo innego, dla siebie. Ty korzystasz na tym. Jak wypielisz swój ogródeczek. Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Zobacz, szukać się. Ten ktoś cię szuka wszędzie. Ale znajdzie cię dopiero, jak się zrównacie energetycznie, wibracyjnie. A ten ktoś ewidentnie jest na wyższym poziomie wibracyjnym, czyli nie skupia się na kupie. Innymi słowy, skupia się na pięknych rzeczach. I jak ty zaczniesz się skupiać na pięknych rzeczach i zapomnisz o tej kupie w trawie, to wtedy się możecie spotkać. Wtedy cię zobaczy, bo pojawicie się sobie w tej samej przestrzeni, jak magnesy się do siebie przyciągniecie po prostu. Idziemy dalej. Ktoś mówi, że nie jest dostępny. Uważaj, ja tu czuję, że tu ktoś kogoś próbuje nabić w butelkę, wciągając do związku, który nie może się wydarzyć do końca, bo tam jeszcze coś jest w tle. I druga wiadomość, ktoś tu zakopał się w pracy, żeby o tobie zapomnieć, kochany skorpionku. Tak jest. O, i jeszcze tutaj mamy, zobacz, ktoś mówi, przemawiasz do mnie poprzez muzykę. Czuję, że to jest dla kogoś bardzo ważna wiadomość, też weźmiemy. Przemawiasz do mnie przez muzykę. Tak się porozumiewacie na poziomie energetycznym. I wsłuchaj się w słowa piosenek, których tam słuchasz sobie, albo które do ciebie przyjdą jako nowe, bo tam będą też wiadomości od tej osoby dla ciebie. Dobra. Skorpionki moje kochane. Dokładnie. Spójrz z wysokości, a pokonasz wszystkie przeciwności, wszystkie wyzwania, które się tobie tutaj pokazują, i ten lęk, i ten strach. Ale uważaj, żeby nie być takim osiołkiem, który się tak zaprze właśnie i nie chce iść do przodu. I to jest to, co tu mówiłam, prawda? O, tu damy. Zaskocz siebie i wyrusz do przodu, dosłownie. I zobacz, dom astrologiczny związany z karierą. Masz możliwość, żeby wyruszyć, ale musisz zająć się tym, co jest dla ciebie wielką pasją. To ma dodawać ci skrzydeł, to ma cię motywować każdego dnia. Och, ale cudownie, że idę do pracy. No, ale fantastyczne rzeczy dzisiaj tam znowu będą się działy. Czy ktoś z was ma takie poczucie, odczucia, kiedy idzie do pracy?
A możemy mieć tak wszyscy. Idziemy dalej. Możliwości. No proszę, zobaczcie w ogóle, jakie piękne, jaka piękna ta karta. Rozpływam się. I fioletowy płomień. Tak, kto jeszcze nie wie, bo mnie słucha może rzadko, kochani, fioletowy płomień, jak powiesz 3 razy, fioletowy płomieniu, fioletowy płomieniu, fioletowy płomieniu, możesz w innym języku, wszystko jedno, 3 razy. Przybywaj do mojego życia, rozpuszczaj wszystkie blokady, informuj mnie, pomagaj mi, prowadź mnie. Czym jest fioletowy płomień? Ta energia, którą masz przy czakrze korony, ale jak przywołujesz tą energię, to pokazujesz jej otwartość na informacje. Chcesz działać, prosisz o informacje, kierunki, odpowiedzi, prawda? Podnieś swoje standardy, zwiększaj swoje oczekiwania. Masz nieograniczony potencjał, dokładnie. Uwierz w siebie, uwierz w to, że możesz. A możesz, bo to jest takie powiedzenie, widzicie, wieżę wodnika. Mówisz, że możesz, to możesz. Mówisz, że nie możesz, to nie możesz, no to teraz sobie wybierz. Tak jest w erze wodnika. Naprawdę tak jest, kochani. I wszyscy ci, którzy zaczną tak działać i tak już działają i będą dalej tak działać, te wszystkie osoby osiągną bardzo szybko tą swoją siłę, tą swoją moc, stabilizację, potęgę, co by sobie tam nie życzyli, fajny związek, wszystko jedno. Proszę bardzo, mówisz, masz, ale to trzeba ruszyć pupę i zadziałać jeszcze w tym kierunku. Samo się nie zrobi. Wszystko to, co tu mówiliśmy, wymaga cierpliwości, wiary, nadziei, podtrzymywania, działania, prawda? I będzie się realizować. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich, bo tu trzeba coś uwolnić będzie. Tu trzeba będzie się od czegoś może komuś uwolnić w tym całym procesie, w tej drodze jakby, w tym poszukiwaniu czy siebie, czy miejsca, czy nowej pracy, czy nowej relacji, co by to nie było. I wiarę mamy. Nie trać wiary, ja bym powiedziała, podtrzymuj wiarę. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Czyli jeżeli będziesz wierzyć w to, że możesz zrobić to, czy tamto, czy że zasługujesz na to, by to się dla ciebie wydarzyło, tak będzie. Ale jak będziesz temu ciągle podcinać skrzydła, to będzie upadać. To będzie ciągle upadać. Więc znowu, wybierz sobie. Czas przebudzenia, czas wyruszania w nowym kierunku, czas ogromnych zmian, jeżeli tylko jesteś gotowa czy gotowy, ale musisz sobie na to pozwolić. Po prostu. Dobra, mini wybierz kartę na koniec. Mamy 3 możliwości, jak zawsze. Możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka dla skorpiona. Patrzcie, jak pięknie na złoto. Zdecydowanie tak. Gwiazda ci przyświeca, szczęśliwa, ale żeby to się mogło wydarzyć, to ty musisz rajdo, czyli co? Ruszyć od tego tu osiołka, mułka, prawda, do rajdo. No, trzeba się ruszyć, trzeba zadziałać. Nowy pomysł może? Nowy kierunek? Trzeba opuścić strefę komfortu i pozwolić, żeby to koło fortuny się dla ciebie przekręciło, ale pamiętaj, że jak się koło fortuny przekręca, to niektóre rzeczy, które tam były, góry spadną. Czyli będzie trzeba się czegoś pozbyć, prawda? 2. Tutaj mamy zdecydowane nie. Zbyt kurczowo czegoś się trzymasz. 2. Co to jest? I 2. czuję tu dla ciebie. Ta ścieżka, którą kroczysz i to pytanie, o które pytasz, to nie jest dla ciebie. Tu jest czerwone światło. Ty masz dla siebie coś innego. Ale pytanie, czy sobie pozwolisz na to, na tą zmianę i na to, żeby to inne do ciebie mogło przyjść? Decyzja. Najpierw podejmij w sobie tą decyzję, że tak, i zobaczysz, że się zacznie wszystko zmieniać. 3. Tu mamy raczej nie. Tutaj trzeba coś przemyśleć, przegadać, usłyszeć może, coś inaczej ułożyć. Czuję tutaj czakrę 3. oka i czakrę gardła. Tak jest. Coś tutaj trzeba przyjąć jakby nowego, jakąś informację może, wiadomość. Może to czytanie jest takie dla ciebie. Powiem wam, czytanie to jest naprawdę fantastyczne w moim postrzeganiu, więc kto ma ochotę, przyjmujcie, niech się dzieją fantastyczności, cuda, niech te możliwości nam się tu pokazują. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych czytankach. Utulam mocno. Pa, pa.